A kolejnym naszym rozmówcą jest Maciej Szczęsny. Panie Maćku, no był pan w tym niesamowitym okresie Widzewa, wtedy kiedy tworzyła się nowa historia, ta Liga Mistrzów niezapomniana. Proszę mi powiedzieć, czy docierało do pana to, że robicie rzecz w pewnym sensie historyczną? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Po pierwsze, Radek Michalski i ja przyszliśmy z Legii, gdzie już zebraliśmy tam pierwsze doświadczenia w Lidze Mistrzów, także dla nas to była nie pierwszyzna. I z tego względu nie było od początku jakiejś świadomości, że to jest coś niezwykłego, coś wielkiego, bo mieliśmy takie poczucie, jako legioniści jeszcze, że jednak cała Polska oglądała nasze mecze, czyli Legii w Lidze Mistrzów, że z całą pewnością nam kibicowali i ludzie w całym kraju i nawet piłkarze, z którymi potem przychodziło nam się spotykać w meczach ligowych. Nawet powiedziałbym, że skalp w postaci wygrania z Legią grającą w Lidze Mistrzów to było coś niezwykle cennego. Pamiętam, że po awansie do Ligi Mistrzów przegraliśmy na przykład na stadionie UKS-u mecz ligowy i w Łodzi, przynajmniej w połowie Łodzi było wielkie święto. Także myśmy z Radkiem byli w jakiś sposób już przygotowani na to, co nas w Lidze Mistrzów czeka, od strony organizacyjnej, od strony oporu ze strony rywala, czyli wiedzieliśmy, że skala trudności będzie olbrzymia, takiej sportowej trudności. Natomiast zaczynało do nas docierać, do nas obu, to, że Liga Mistrzów jest czymś wielkim dla okręgu łódzkiego, dla ludzi tutaj żyjących. W momencie, kiedy po prostu bez względu na to, czy byli widzewiakami, czy byli UKS-iakami, poznawali nas w mieście i odnosili się do nas z serdecznością, że nie powiem z szacunkiem. Nawet pamiętam takie zdarzenie, jak pędziłem lekko spóźniony na poranny trening i pędziłem ponad 145 przez Piłsudskiego swoim samochodem. Zostałem zatrzymany i jak panowie policjanci zobaczyli, że to ja, to machnęli ręką i powiedzieli: a jedź pan, żeby nie wyszło na to, że jesteśmy mędowaci, przed chwilą skasowaliśmy Dębińskiego, a my obaj jesteśmy kibicami UKS-u, to już drugiego z Widzewa nie możemy tak obrabować. Także to były sympatyczne zdarzenia, dawały nam takie poczucie, że dla łodzian to jest coś wielkiego. Zresztą no, dla nas to też była i wielka przygoda, i wielkie wyzwanie, i możliwość sprawdzenia się na tle naprawdę mocarzy europejskiej piłki. Dość powiedzieć, że w grupie graliśmy ze zwycięzcą rozgrywek w tamtym sezonie, także było to dla nas coś niezwykle ważnego i wspominamy to z pewnym rozrzewnieniem, ale też nie za często, bo jak to Radek Michalski mawia, nie ma co grzebać w trupach. A wiem, to jest oczywiście dowcip, to jest historia, ale wtedy w pamiętny dzień, kiedy rozgrywaliście rewanż z Brędby, właściwie wszystko wskazywało na to, że widzę w tej Lidze Mistrzów się nie znajdzie. Gospodarze po niewielkiej porażce w Łodzi 1-2, bo Biur strzelił bramkę na 1-2, było dobrze, widzę wprowadził 2-0, gospodarze prowadzili 3-0 i właściwie zanosiło się na to, że spokojnie, bezpiecznie rozegrają to spotkanie. Tak, pamiętam, że i dla Radka Michalskiego, i dla mnie mecz w Kopenhadze to było pasmo wielkich nieszczęść, bo w zasadzie chcąc sobie wzajemnie pomagać, tylko sobie przeszkadzaliśmy, a ułatwialiśmy rywalom robotę. Chyba pierwszą bramkę niemal sami sobie strzeliliśmy we dwóch. I był taki moment zwątpienia w zespole, ale pamiętam, że gdzieś w okolicach, ja wiem, 60. minuty meczu, w każdym razie jeszcze przy stanie 3-0, przeciwnicy wykonywali rzut rożny, a przy moim prawym słupku stanął chyba Andrzej Michalczuk i tak sapał, ale podszedłem, klepnąłem w plecy, zapytałem: słuchaj, siła jest? A on mówi: no pewnie, że jest, a jak tam u kolegów? A on mówi: no wszyscy mają siłę, tylko coś nam granie idzie. No to podpowiedziałem, żeby jeszcze dać coś z siebie, bo widziałem, że gospodarze byli już kompletnie rozluźnieni.
Oni wychodzili w sytuacjach 2 na 1 z naszymi stoperami albo 1 na 1 ze mną, strzelali Panu Bogu w okno i widać było, że są rozluźnieni, uśmiechnięci, że już się bawią, już świętują. I to był taki moment dekoncentracji z ich strony, który zauważyłem po prostu i jakoś chłopaków zmobilizowałem. I też trzeba przyznać, że jak strzeliliśmy pierwszą bramkę, to wierzyliśmy w to, że odmienimy diametralnie wynik i losy i naszą przyszłość sportową. A jak było 3-2, to przypomnę, że jeszcze mieliśmy chyba na 3-3 sytuację, także Widzew był drużyną bardzo taką waleczną, charakterną, nieodpuszczającą, niepodłamującą się i być może ten mecz w Kopenhadze, który się tak paskudnie dla nas układał, stał się jakąś podwaliną też pod to, co się stało na koniec tamtego sezonu, czyli przegrywaliśmy 0-2 w Warszawie w meczu, który decydował o Mistrzostwie Polski, a wygraliśmy go 3-2, strzelając 3 bramki w 4 lub 5 minut, czego pewnie polska piłka wcześniej nie znała i jeszcze długo to się nie zdarzy, podejrzewam. To jest historia polskiego futbolu, to jest historia Widzewa i to jest także element historii Pana przygody ze sportem. Tak, no na pewno to było dla mnie wielkie wyzwanie, bo po raz pierwszy w życiu zmieniłem klub, w sensie pierwszoligowy na pierwszoligowy, bo ja do Legii jako 22-latek niejako naturalną drogą trafiłem, będąc wychowankiem warszawskiej gwardii, która zawsze balansowała na granicy pierwszej i drugiej ligi, raczej częściej grała w drugiej lidze, a w momencie, kiedy z niej odchodziłem, utrzymała się, o ile pamiętam, w barażach, grając w barażach o utrzymanie w drugiej lidze. I wiadomo było, że raczej przyszłość tego klubu, no w najlepszym wypadku jest mglista, żeby nie powiedzieć, że po prostu czarna dziura. Więc ja naturalnym rzeczy koleją przeszedłem do Legii, w której całkiem nie przypadkiem nie rozpoczynałem swojej przygody ze sportem, ale spędziłem tam 9 lat. Chciałoby się powiedzieć lepszych i gorszych, a prawda była taka, że najpierw gorszych, potem znacznie lepszych. Kiedy się podocieraliśmy, kiedy zrozumieliśmy, że po prostu no, jeszcze chwila i przebimbamy swój czas sportowy i nic nie osiągniemy. I będziemy kolejnym pokoleniem zdolnych, niezłych piłkarzy, ocierających się w większości o reprezentację Polski lub w niej grających, którzy nie umieją dla Legii zdobyć tytułu Mistrza Polski. Potem udało się zdobyć 2 i właśnie grać w Lidze Mistrzów. A potem całkiem nieoczekiwanie dla mnie przyszła taka chwila, kiedy chciano mnie potraktować w Legii jak juniora bądź trampkarza, a w każdym razie zupełnie nie po męsku i nieprzyzwoicie. I poszedłem na kilkudniowe bezrobocie i nagle dostałem telefon od Andrzeja Woźniaka, który mi powiedział, że no, przyjechali po niego Sporto, przywieźli właściwie wypakowaną teczkę, zgodnie z jego wcześniejszą umową z władzami Widzewa, no ale władze Widzewa oczekują, że on kogoś namówi na swoje miejsce w tym Widzewie, więc ja jako bezrobotny przyjechałem tutaj, nie bez obaw, bo bardzo dużo słyszałem o niechęci łodzian do warszawiaków i oczywiście zostawiam zupełnie na boku te kwestie czysto kibicowskie, stadionowe, bo mnie to nigdy nie interesowało, tego nigdy nie rozumiałem, ale słyszałem, że nie wszyscy będą moimi sprzymierzeńcami z Franciszkiem Smudą na czele. I takie też było moje pierwsze odczucie w szatni Widzewa, że nie ze wszystkimi się pokochamy, a najtrudniej będzie pokochać się z Franciszkiem Smudą, ale jak się okazuje, bariery lodowe łatwo przełamać, jeżeli jest się odpowiednio otwartym, odpowiednio ciepłym, odpowiednio uśmiechniętym, odpowiednio dobry poziom sportowy się prezentuje.
To takie bariery można przełamać i to była dla mnie przecudowna przygoda. Zresztą powiem, że byłem do Widzewa wypożyczony na ów sezon, kiedy graliśmy w Lidze Mistrzów, a pod koniec sezonu usiadłem z prezesem Pawelcem do rozmów i ustaliliśmy, że zostanę definitywnie wykupiony. Ustaliliśmy warunki 3-letniego kontraktu i chciałem się tutaj definitywnie przenieść. No niestety w przedostatnim meczu ligowym właśnie przeciwko Legii w Warszawie doznałem bardzo ciężkiej kontuzji, która mnie na rok wyłączyła ze sportu i wówczas niestety Widzewowi troszeczkę klasy zabrakło, co trudno mi zapomnieć. Czyli tak, oprócz tego, że osiągnął pan sukcesy, jednak o pewnych rzeczach się nie można zapomnieć. Pan, panie Macieju, w czasie swojej... Przepraszam, że przerywam. Trzeba po prostu traktować takie sprawy, po pierwsze, no po latach łatwo z dystansem, ale trzeba je traktować w ten sposób, że każdy dzień jest jakąś nauką, nie tylko w tamtym przypadku czysto sportową. Ja przypominam sobie taką historię, opowiadał mi jeden z lekarzy Legii Warszawa, że kiedyś podczas meczu doznał pan bardzo ciężkiej kontuzji, która praktycznie wyeliminowałaby, bo było podejrzenie zakrzepicy i wtedy lekarze Legii wymyślili taki, no powiedziałbym, no sposób jak z horrorów, ponacinali panu rany, wsadzili pana na rower i po prostu w ten sposób przygotowali panu do meczów następnych. Akurat rzecz dotyczy dokładnie tej kontuzji, której się nabawiłem jako Widzewiak w meczu przeciwko Legii, ponieważ tutaj w Widzewie, rzekłbym, w tamtym czasie opieka medyczna nie stała na najwyższym poziomie, tak to delikatnie ujmę, a też mieszkałem na co dzień w Warszawie i noga mi puchła, nie bardzo mogłem chodzić, nawet już nie bardzo mogłem jeździć samochodem. A na Widzew nie było po co, ze względu na ten brak opieki medycznej niemal całkowity. No to się udałem do lekarza, który przez 9 lat był moim lekarzem w Legii, do Staśka Machowskiego. I najpierw dostawałem zastrzyki przeciwko zakrzepicy, robiono mi różnego rodzaju przepotwornie bolesne masaże, ale to kompletnie nic nie dawało. I mniej więcej tam po 11 dniach, kiedy już wyglądało na to, że jeszcze kilka dni trzeba będzie nogę uciąć nad kolanem, bo całą łydkę miałem dużo grubszą niż udo i cały czas puchła i cały czas nabierała kolorów, które nie wróżyły nic dobrego. Rzeczywiście no nie ponacinano mi ran absolutnie, ale codziennie przychodziłem na masaże, które miały troszeczkę spowodować jakiś przepływ płynów, powiedziałbym, w łydce, a Stasiek Machowski mi powiedział, niech cię przyjaciele wsadzają na rower, jak nie lubisz jeździć na stacjonarnym, to niech cię wsadzają na rower, wtedy cały ciężar ciała spoczywa na siodełku, czyli na pupie, nogi są w odciążeniu i dzięki temu, że lewą, zdrową będziesz pedałował, to prawa będzie się ruszała, będzie ten mięsień łydki jakoś pracował i jest szansa na to, że te zakrzepy ruszą troszeczkę, że się zaczną rozpuszczać i tak też się stało, ale to leczenie zajęło mi kilka miesięcy, tak naprawdę to zacząłem normalnie chodzić i truchtać gdzieś w okolicach lutego, a urazu nabawiłem się w czerwcu, czyli po 7 miesiącach zacząłem przypominać znowu normalnie funkcjonującego człowieka. I w zasadzie po tych 7 miesiącach byłem już przekonany, że do piłki nie wrócę. Miałem już 32 rok życia i myślałem, że do piłki nie wrócę. Nawet, przepraszam, 33 rok życia. Ale jakoś pod koniec kwietnia lub na początku maja 98 roku poszedłem na koncert grupy Manams, który się odbywał w Radiowej Trójce na ulicy Myśliwieckiej, a jak wyszedłem z tego koncertu, to zobaczyłem, że świecą się Jupitery na Łazienkowskiej. Był to dzień powszedni, więc wiedziałem, że nie ma żadnego meczu. Postanowiłem starych kolegów odwiedzić. Jak wszedłem do ich szatni, zobaczyłem zaparowaną szatnię, ludzi utyranych, usmarowanych, spoconych, ale szczęśliwych. To sobie powiedziałem, że nie, no jeszcze, żeby się samemu oddać na złom, to trochę za wcześnie i wróciłem do piłki. Grałem w Polonii, gdzie zdobyłem Mistrzostwo Polski i w Wiśle, gdzie też zdobyłem Mistrzostwo Polski i myślę sobie, że kilka lat życia sobie uratowałem tamtego wieczora. Dziękuję pięknie. Tyle Maciej Szczęsny, proszę Państwa, bramkarz w pamiętnym sezonie, pamiętnych meczów w Lidze Mistrzów oraz spotkaniach, które
utorowały drogę Widzewiakom do Ligi Mistrzów meczów z Brandby. Dziękuję bardzo.